ona nie ma zewnętrznych jakichś przyjaw szczególnych, takich, bo nie ma jakichś oficjalnych takich prześladowań, ale jest takie uderzanie w godność człowieka, pomniejszanie naszej współodpowiedzialności za nas samych, no lekceważenie, jeśli chodzi o pewien sposób zachowania się, w którym powinny być jakieś normy określane. No przede wszystkim powinniśmy pamiętać o dekalogu, bo bez tego oparcia to właściwie to nasze życie nie wiadomo w jakim kierunku się posunie. I dlatego też chciałbym jeszcze raz pogratulować i ojcu dyrektorowi i całemu zespołowi tego dzieła, w jakim uczestniczymy i podziękować za ten wielki trud, a jednocześnie wyrazić radość z tego, że jednak jest głos, który pozwala nam przypomnieć światu, że przyjście na świat Chrystusa to było po to, żeby człowiek odzyskał swoją godność, żeby człowiek przypomniał sobie, że jest stworzony na obraz Boży, na Boże podobieństwo, żeby człowiek też w jakiś sposób starał się włączyć, aby to dobro, które może być tworzone, żeby ono było coraz bardziej doskonałe, tym bardziej, że Pan Bóg na zakończenie stworzenia świata przecież ludzi, człowieka, to powiedział na końcu do tych dwojga: czyńcie sobie ziemię pod zaną, rośnijcie i mnóżcie się, rośnijcie. A więc najpierw ma człowiek rosnąć, to znaczy rozwijać się duchowo, intelektualnie, moralnie tak samo, bo to jest to rośnięcie. Potem oczywiście mnożyć, czyli proszę, żeby po prostu nie zabrakowało następców do tego dziedzictwa, jakie będzie wypracowane, i wreszcie tak samo współpraca z naturą, ze stworzeniem. To są rzeczywiście przepiękne sprawy. Warto, żebyśmy o tym przypominali, żebyśmy to przeżywali i żebyśmy wychodzili naprzeciw tym potrzebom, jakie mogą się teraz dać zauważyć. Oczywiście ufamy, że jeżeli nawet ta cywilizacja zachodnioeuropejska, ona zada sobie cios śmiertelny, no trudno, ale my przecież pamiętajmy, jesteśmy także w tym kraju, który ma bogate tradycje katolickie. Jesteśmy w Kościele katolickim. Mamy oparcie w życiu religijnym. Nie zapominajmy, niech to dla nas będą te pomocy skuteczne, które przyczynią się do tego, że nasza cywilizacja, tak bardzo głęboko zrośnięta z Ewangelią, a więc jest życiem ludzkim, z każdym człowiekiem, okaże się dla nas nadal przestrzenią, w której będziemy mogli rozwijać się i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Szczęść Boże, zapłać na zasadzie. Dziękujemy jego ekscelencji księdzu biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dedziowi, który jest z nami i wygłosił dla nas katechezę. Jak zawsze po katechezie prosimy o telefony naszych radiosłuchaczy, o dopowiedzenia. Mamy niesłychaną uroczystość, 25 lat rozgłośni Radia Maria Katolickiej, rozgłośni, która istnieje dzięki mocy Bożej, opiece Matki Bożej, a także słuchaczy, którzy ją tworzą i którzy ją utrzymują i dzięki którym ona się rozwija. Przypomnę, telefony do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 536 600 200, i za granicy 48 56 655 23 33, i druga końcówka 23 66. RR będzie 700 osób, to ja, będąc na scenie, modliłem się jeszcze drugą połowę mojej jaźni, żeby nic się nie wydarzyło, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił, bo i ja, i dyrektor obiektu, i parę innych osób mogłyby wylądować z nimi w miejscu osobnieniu. Także z jednej strony ogromna radość i kocham publiczność i cieszę się, że teraz szefera ma tak wspaniałą publiczność, jak to teraz się nazywa, zagarnia tak wspaniały i ogromny target. Tak? To sama jest publiczność, musimy o tym mówić. Państwa, festiwal polega na tym, że co roku organizowane jest przedstawienie, które jest przedstawione jednego dnia, trzykrotnie.
tym roku ono odbyło się o godzinie 18, 19 i 20. Czy można to przedstawienie zobaczyć w innym dniu? Czy cała tajemniczość tego przedsięwzięcia polega na tym, że można je zobaczyć tylko tego jednego dnia? No to składa się kilka elementów. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi również o pieniądze. Nie każdego roku, trzykrotnie, były wydarzenia ery Szefera, które trwały właśnie kilka godzin i to było jednorazowe pokazanie. W tym roku mieliśmy bardzo znikome możliwości powierzchniowe i były kategoryczne zakazy właścicieli studia Tęcza, że nie może ilość widzów przekroczyć 100 osób. W związku z tym postanowiliśmy zrobić takie rondo, że trzy wydarzenia, jedne po drugim, prawie zachodząc na siebie się odbyły. To zdało egzamin. O dziwo, bo oczywiście spektakl to nie jest projekcja filmu, w związku z tym każdy spektakl, mimo ram, w jakich się to odbywa, ma pewne różnice, no jest inny, na ten nikt nie może wpłynąć, no bo spektakl się dzieje tu i teraz, a te tu i teraz za chwilę będzie innym tu i teraz i to jest wspaniałe, w tym odbyły się te trzy spektakle, publiczność, tak przynajmniej takie odgłosy mieliśmy, że była bardzo zadowolona. Wykonawcy byli zadowoleni, aktorzy, muzycy. I tutaj dochodzimy do drugiej części, drugiego punktu odpowiedzi na pani pytanie, że za każdym razem zapraszamy do ery Szefera wyjątkowych wykonawców, którzy ten kalendarz swój też mają bardzo ściśle zapełniony i niektórzy przyjeżdżają z bardzo daleka. I trudno byłoby stworzyć grupę z tych wykonawców, żeby na przykład kilka czy kilkanaście spektakli pokazać, a uważam tak naprawdę, że lepszy jest niedosyt niż przesyt, więc to ma też swoje dobre strony, a właśnie wspaniały wykonawca z Indii, znakomici muzycy z Urbanatora, którzy występowali z Michałem Urbaniakiem, przyjechali do nas dokładnie na jeden dzień i stąd przymus, że każda era Szefera odbywa się raz, tu i teraz. Trzeba powiedzieć, że Państwa przedstawienia wystawiane w ramach festiwalu Era Szefera to nie są zwykłe przedstawienia. To jest połączenie, tak jak już Pan powiedział, improwizacji i dramaturgii, ale również tańca, muzyki, śpiewu, no i tekstu scenicznego. Czy trudno jest to wszystko razem połączyć? Szczególnie, że właściwie odbywa się premiera i na tym koniec. Trzeba być przygotowanym perfekcyjnie. I drugie pytanie dotyczące samego Bogusława Szefera. Czy autor bierze udział w przygotowaniach? Czy wszystko odbywa się na podstawie jego pomysłów? Czy jest tylko inspiratorem, inicjatorem tego przedsięwzięcia? No w zasadzie na pierwsze pytanie to sama sobie pani odpowiedziała. To jest konglomerat, stąd pomysł na erę Szefera, żeby pokazać taki no, całe spektrum twórczości, w jakiej obraca się umysł Bogusława Szefera i ten spektakl, warstwa teatralna jest no, właśnie takim konglomeratem wielu, wielu różnych tekstów Bogusława Szefera. Muzyka też jest albo improwizacją na tematy szeferowskie. To wszystko to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i mówi, to ja teraz pogram sobie. Nie, wszystko to jest związane z Bogusławem Szeferem. Wszystko jest inspirowane twórczością Bogusława Szefera i dlatego to się nazywa era Szefera. Niestety jest to druga era Szefera bez cielesnej obecności Bogusława Szefera. Niestety. Bogusław Szefer no, jest coraz starszy, dotykają go różne słabości i osiadł w Salzburgu i w zasadzie stamtąd od 2 lat się nie rusza. Natomiast jesteśmy z nim w permanentnym kontakcie i nie ma nic, co by było przeciwko niemu, przeciwko jego twórczości. Wszystko jest akceptowane przez profesora, a efekt na płytach, efekt wizualny też jest mu dostarczany. Także no, tak można określić, że to wszystko robimy z błogosławieństwem profesora. Czyli rejestrują Państwo to przedstawienie? Siłą rzeczy. No, szkoda by było tych kamer, które są, bo dla tych, którzy nie widzieli tego wydarzenia, to jest to multimedialny spektakl. Oprócz wykonawców, bardzo ważnymi wykonawcami są operatorzy. Chyba w tym roku były 3 kamery, które rejestrują poszczególne fragmenty tego wydarzenia. Te fragmenty są pokazywane na dużych ekranach w różnych pomieszczeniach, gdzie jest publiczność i tak w ten sposób publiczność może uczestniczyć wielowymiarowo w tym przedsięwzięciu. Zazwyczaj odbywało się to tak troszkę na zasadzie klasyki, nawet jeżeli
publiczność była przeprowadzana przez różne wnętrza, to zazwyczaj było to na zasadzie tu publiczność, tu wykonawcy. A w tym roku reżyser genialnie to wszystko wymyślił, ponieważ ideą było pokazanie sfery twórczej Bogusława Szefera na poziomie tworzenia. Wyszliśmy od tego, że publiczność i twórcy znajdują się w mieszkaniu Bogusława Szefera i scenografia była jakby podzielona na poszczególne, to znaczy była kuchnia, był salon, była łazienka, była sypialnia i w tych pomieszczeniach gdzieś powstają pomysły, niektóre są bardzo ulotne, niektóre są silniejsze i to wszystko staraliśmy się właśnie pokazać przez wykonawców i muzyków i aktorów. Organizując to przedsięwzięcie, wychodzą Państwo z założenia, że jego twórczość w Polsce nie jest to za bardzo znana. Za nami już 8. odsłona tego festiwalu. Czy w takim razie udało się Państwu to zmienić? Uważają Państwo, że twórczość profesora Bogusława Szefera jest teraz choć trochę bardziej znana? Nie wiem, czy nam się udało, ale tak jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, publiczność chce nas oglądać. To świadczy o tym, że również ta twórczość się przybliża do publiczności. Po drugie, to jest nieprawdopodobne. Młodzi ludzie bardzo kochają twórczość Bogusława Szefera. Ta twórczość inspiruje młodych dramaturgów, młodych aktorów, młodych muzyków, młodych kompozytorów. Mamy tak cudowne, wzruszające zwroty ery Szefera. Młodzi ludzie zgłaszają się, że chcą działać na zasadzie wolontariatu. Chcą pomagać ery Szefera. Interesują się. My prowadzimy jeszcze oprócz festiwalu bardzo ważną rzecz na poczet twórczości Bogusława Szefera. To znaczy jest archiwizacja i digitalizacja dzieł Szefera, które mamy do swojej dyspozycji udzielone przez profesora i prowadzimy właśnie na miarę środków. Od czasu do czasu dostajemy jakieś granty od Ministerstwa, od Urzędu Miasta. Dołącza do nas Konrad Jeliński, który zajmuje się rozwojem archiwizacją dzieł Bogusława Szefera. Widzę, twoje biurko jest dosłownie zawalone różnymi dokumentami, teczka, porozrzucane pojedyncze. Siedziałeś tutaj dzisiaj całą noc. Powiedz, czy ta praca cię nie przytłacza? Jest bardzo ciekawa, bywają momenty trudne, ale natknąłem się dziś na sporo śmiesznych naprawdę dokumentów, takich absurdalnych zupełnie reklamów, nawet takich zapisków Szefera, których może nie powinien tutaj przytaczać dosłownie. Terminy gonią, bo tak jak Marek mówił, digitalizujemy teraz pokaźną część Szefera. Mamy już zdigitalizowane tutaj części dramaty i jakieś mniejsze teksty, jakieś listy, a w tej chwili zajmujemy się partyturami i będą u nas na stronie i będą na portalu Polona. Mamy nadzieję, że w ten sposób Szefer trafi pod strzechę. W takim razie ostatnie pytanie do Krystyny Gierłowskiej. Na stronie internetowej można przeczytać, że walczysz z wszechogarniającą nudą. Czy organizacja tego festiwalu i bycie menedżerką fundacji jest sposobem na walkę z nudą? Bardzo. Lubię przysiedzieć, lubię stagnację, lubię i zawsze wychodzę z takiego założenia, że myśl jest twórcza, jest jakąś energią. I tak się zaczęło od ery Szefera, od profesora Szefera właściwie i gdzieś nam się to powoli wszystko rozwija. Małymi krokami, ale efekty są. Marek jest czasami niecierpliwy, chciałby, żeby to inaczej wyglądało, ale no może małymi krokami trzeba dochodzić do sukcesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Krystyna Gierłowska, Marek Frąckowiak i Konrad Jeliński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Pinateka.pl. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 20 minut po piątej. Teraz na naszej antenie program Pauliny Kozion. Podróże 24. Świat po ludzku. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A dziś w audycji wybierzemy się na koniec świata, a przynajmniej tam, gdzie kończy się cywilizacja w naszym rozumieniu, gdzie wciąż krążą legendy o kanibalizmie. To kraj, gdzie występuje połowa znanych języków świata, aż 800. Dziś w audycji Świat po ludzku zajrzymy do Papui Nowej Gwinei. O swoich wrażeniach z podróży dyplomatycznej opowie Witold Krzesiński. Z kolei dziennikarz i podróżnik Stefan Czerniecki będzie mówił o tym, czy można się tam wybrać w pojedynkę w podróż turystyczną. Na koniec zaproszenie na warszawski przegląd filmów górskich. Podróże 24. Świat po ludzku. I kilka
kilka informacji praktycznych. Nowa Gwinea, której wschodnią część zajmuje Papua Nowa Gwinea, to druga co do wielkości wyspa na świecie, zaraz po Grenlandii. Jej zachodnią część zajmuje natomiast Indonezja. Oprócz terenów wyspy, Papua obejmuje również około 2800 wysp i wysepek. Mówi się tu w ponad 800 językach, które nie są dialektami, niektóre z nich znają tylko najstarsi przedstawiciele poszczególnych plemion. Oficjalny język to pidgin, czyli łamany angielski. 5 milionów mieszkańców tego kraju żyje w 19 prowincjach. Kraj jest zróżnicowany i malowniczy. Został odkryty w początku XVI wieku przez przepływającą flotę portugalską. Nowa Gwinea zachwyca swoim krajobrazem, na który składają się gęste lasy tropikalne, tereny górzyste, doliny rzek, jeziora, tropikalne wyspy, dymiące wulkany i piękne, niezaludnione plaże. Ceny w Papui Nowej Gwinei są porównywalne z cenami w Skandynawii. Należy jednak pamiętać, że jakość produktów i usług plasuje się raczej w niższej kategorii. Obowiązująca waluta to Chiny. Jedna Chiny według bankowych serwisów internetowych kosztuje około 1,30 zł. Przykładowe ceny. Nocleg w hotelu około 300 kina, czyli około 400 zł. Nocleg w guest house to około 200 kina za pokój, czyli około 250 zł. Obiad w restauracji przy hotelu to 100 kina, czyli około 130 zł. Wynajęcie samochodu z kierowcą na jeden dzień to około 700 kina, czyli jakieś 900 zł. Podróże 24. Świat po ludzku. Dzisiaj oczywiście świat po ludzku z Papui Nowej Gwinei, można powiedzieć państwa na końcu świata. Kojarzy nam się głównie z kanibalami i mnóstwem wysp. Jest to raj dla etnografów. Jest tam ponad 800 języków jest używanych na tej wyspie. Ale pytanie, czy da się tę wyspę odwiedzić? I o to będę pytać Witolda Krzesińskiego, który był w Papui Nowej Gwinei kilka lat temu i miał okazję spotkać tam również polskich misjonarzy. Witam cię serdecznie. No właśnie, to da się podróżować? Da się jechać do Papui Nowej Gwinei i odkrywać to, co nieznane? Da się podróżować, aczkolwiek nie jest to takie łatwe. Ja akurat mieszkałem wtedy w Kanberze, w Australii i pojechałem jako pracownik ambasady, zastępca ambasadora. Pojechałem tam z wizytą służbową, mianowicie pojechałem w grudniu, czyli w czasie, kiedy misjonarze zbierali się w jednym z ośrodków w miejscowości Madang. Pojechałem tam odwiedzić polskich misjonarzy. Tych misjonarzy jest tam kilkudziesięciu. To jest druga największa po Indonezyjczykach grupa narodowościowa, jeśli chodzi o misjonarzy katolickich w Papui Nowej Gwinei. Więc ja leciałem z Brisbane samolotem tylko 2 godziny, czyli to bardzo blisko do stolicy Port Moresby. A stamtąd potem do Madangu. I z Madangu jechałem potem samochodem w góry, które mają po 4000 metrów, z góry do Mount Hague. Ciekawostką jest to, że w zasadzie po Papui albo się podróżuje samolotem, albo pieszo. Ciekawostką jest to, że w Port Moresby ze stolicy jest tylko jedna droga, która kończy się po kilkudziesięciu kilometrach. Natomiast, gorzej znacznie, jedyna droga taka, która jest określana drogą krajową, wiedzie z wybrzeża i z Madangu właśnie w góry, tam do Montagen i dalej. I to jest taka droga, która jest nieustannie remontowana. Ostatnio Chińczycy dali kilka miliardów dolarów pożyczki na remont tej drogi, ale tam za wiele nie zostało z tego, ponieważ politycy błyskawicznie roztrapili te pieniądze. To jest charakterystyczne w Papui Nowej Gwinei. No niemniej jednak ta droga jest w katastrofalnym stanie. Ona wiedzie przez góry. Na tej drodze samochody jeżdżą torii po lewej stronie, ale tak naprawdę po której się bać. Chodzi tylko o to, żeby się wyprzedzać.
korzysta z radia Maria. Także to, kiedy my przypominamy przy różnych okazjach, to jest większa nadzieja na to, że te apele będą docierały do większej dalszej liczby ludzi. A to, co pani też czuje słuszne, to znaczy, mówiąc szczerze, to kiedy mówimy o tej śmierci cywilizacji, to właśnie nie wiem, czy tam nawet można używać tego, że czujnika cywilizacja, bo to nie tyle cywilizacja, tylko gdyby przygotowanie do ruiny, do ruiny życia ludzkiego i do ruiny osobowości ludzkiej. A więc to nie jest to działanie cywilizacyjne jako takie, no ale żeby tak nie plątać wszystkiego, tak, żeby nie utrudniać po prostu jakiegoś kontaktu, dlatego że właśnie cywilizacja życia i cywilizacja śmierci, ale to drugie to nie jest żadna cywilizacja, to jest antycywilizacja, po prostu no to jest właśnie dane, powiedzielibyśmy to szkolonializowanie człowieka, bo już dawniej kolonializowano tereny, kolonizowano pewne narody, a teraz chce się skolonializować człowieka jako człowieka, żeby on stał się absolutnie podporządkowany tym różnym takim kryterium, tym różnym programom, które są prowadzone przez ludzi, dla których nie istnieje wartość prawdy, to jest bardzo mocno podkreślone. My się nie przejmują tym. My przecież widzimy u nas, w naszej ojczyźnie, kiedy ktoś staje w telewizji i ma odwagę powiedzieć, mówi zupełnie z uśmiechem nawet, a przecież sam jak gdyby on chyba czuje, że to jest nieprawda, ale jednocześnie o tym mówi, przecież są te panie też tak samo, które tak krzyczały przecież straszliwie, coś było to naprawdę bardzo przykre, z tak zwanym tym czarnym marszu, zresztą się im tam pociskało wszystko, bo krzyczały prezes dyktaturą kobiet, to już ja nie wiem, co z nim chodziło, ale w każdym razie, czy to tam deszczu zaszkodził, czy jakiś inny napój może zaszkodził, że tak zaczęły wołać, ale takie rzeczy się działy. Dlatego też trzeba podkreślać, cywilizacja życia to jest cywilizacja przestrzeni człowieka dla człowieka, zabezpieczenia. To jest też tak samo swego rodzaju ukazanie wartości, które są dla nas istotne, no żeby nie dopuścić do tego takiego na handel, na obniżania, takiego zaniżania, zwalniania człowieka z myślenia o sobie, o swojej przyszłości. Dziękuję bardzo za to poszerzenie, bardzo piękne ze strony pani. Kolejny telefon, proszę, proszę bardzo. Biedne, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jakby papułasi nie mają tego zmysłu, podobnie zresztą jak aborygeni, nie mają zmysłu zarabiania pieniędzy. Po prostu to jest inna kultura. Z jednej strony nie warto tam jechać, czy jest bardzo niebezpiecznie tam jechać, a z drugiej strony Papua Nowa Gwinea wręcz kusi swoim pięknem i swoją różnorodnością i swoją innością. Innością, której chyba się nigdzie nie spotka na świecie. Na pewno, aczkolwiek ja muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o te wszystkie rejestry kwestii, nie widziałem żadnego, co prawda, generalnie widziałem tylko tam jedną kapsę, ponieważ tam jest tak generalnie, że jak coś się rusza, to zostaje natychmiast zjedzone. Ja tak oczywiście upraszczam w tej chwili, ale... Oprócz człowieka, mam nadzieję. To nic nie mówię, to znaczy ja to już tak trochę anegdotyczne to nie powiem, że nawet zarzę mówią, że to już jakby nie ma niebezpieczeństwa, że jeśli tam gdzieś jeszcze... To dlatego też nie wiem, chcę po prostu podpisać się pod tym, ale nie zapominajmy, że my jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi, którzy mogą korzystać z tego, dlatego że to Syn Boży przyszedł na ziemię, oddał swoje życie, to my uczestniczymy w Jego tych darach, w Jego łasce, dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi, nie zapominajmy o tym, ale starajmy się, żebyśmy zasłużyli sobie na to, tę miłość, jaką Chrystus nam ukazuje. Dlatego musimy być skromni, musimy być spokojni w tym względzie. A Jezus się bardzo cieszy się z tego, że łaska Boża do nas poprzez sakramenty święte, które są w Kościele, może docierać. Jeżeli my oczyścimy sakramentu, czy nie może tak właściwie? Szczęść Boże Panu. Jest niebezpiecznie. Halo, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Problemem tam jest malaria i gorączka taka charakterystyczna dla tych okolic. To znaczy północna Australia i właśnie Papua Nowa Gwinea. Bardzo rozpowszechniony też w formie epidemii jest AIDS. Dlatego mówię, niebezpiecznie.
bezpieczeństwo, jeśli chodzi po prostu o zwykłe sprawy kryminalne, zagrożenie dla zdrowia i brak infrastruktury. To są te trzy rzeczy, które ja uważam za... No i jeszcze jakby mentalność tych ludzi, które oni nie są jakby nastawieni na zarabianie pieniędzy. To są takie czynniki, które trochę, że tak powiem, utrudniają. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest w pół do szóstej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. W Austrii dziś powtórka drugiej tury wyborów prezydenckich. Według sondażu również tym razem obaj kandydaci mogą liczyć na podobne poparcie. Austria ma za sobą najdłuższą w swojej historii kampanię wyborczą. Dzisiejsza powtórka drugiej tury wyborów prezydenckich ma zakończyć 11-miesięczny okres walki politycznej o najwyższy urząd w państwie. Ponownie powalczą o niego kandydat Austriackiej Partii Wolności Norbert Hofer i popierany przez lewicę Aleksander van der Bellen. W przeprowadzonej w maju pierwotnej drugiej turze wygrał ten drugi różnicą zaledwie niespełna 31 tysięcy głosów. W czerwcu decyzja Austriackiego Trybunału Konstytucyjnego nakazano powtórzenie drugiej tury wyborów z powodu stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na ostateczny wynik głosowania. Zwycięstwo polskich skoczków narciarskich w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Klingenthalu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, uważa Adam Małysz. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego podkreśla, że wczorajsza wygrana dobrze podziałała na psychikę zawodników. Nie chciałbym na pewno nic zrokować. Oczywiście gdzieś tam w sercu i gdzieś tam w swojej głowie mam zawsze te wszystkie rzeczy, które by się fajnie by było, jakby się wydarzyły, ale podchodzę do tego właśnie w ten sposób, że pierwszy trzeba coś zdobyć, żeby później o tym mówić. Mam nadzieję, że ten konkurs nie tylko uwolnił jakby ten potencjał naszych zawodników, ale też pokazuje, że naprawdę jest dobrze. Polscy skoczkowie wygrali w Klingenthalu z przewagą 41,5 punkta nad Niemcami. Trzecie miejsce zajęli Austriacy. To pierwsze w historii pucharowe zwycięstwo reprezentantów Polski w konkursie drużyny. A dziś Klingenthala o 15 rozpocznie się konkurs indywidualny, w którym wystąpi 6 Polaków. Santiago de Cuba odbędzie się dziś pogrzeb Fidela Castro. Wieloletni przywódca Kuby zmarł 25 listopada. Przez niemal pół wieku pełnił najważniejsze funkcje w państwie. Jego władza nie podlegała żadnym ograniczeniom. Bezwzględnie zwalczał przeciwników i wszelkie ruchy opozycyjne. W 2006 roku Fidel Castro przekazał władzę młodszemu bratu Raulowi. W 2008 zrezygnował z najważniejszych stanowisk państwowych i ze względu na stan zdrowia. Od tej pory w kraju doszło do częściowej liberalizacji życia. W ostatnich latach Kuba ponownie nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie się stan. Wracamy do programu Podróże 24. Świat po ludzku. Paulina Kozioł i jej gość. Na tym budynku, tym szkolnym Radio 24. Powtórka programu. W tym budynku w kształcie swoją wzniosłą duszę i się dobrze posłucha, to warto w takim razie może znaleźć tych polskich misjonarzy, których jest tam mnóstwo. Tak. Ja tam byłem, to złożyłem tytułowinę wizytę arcybiskupowi Janowi Helmowi Kurcowi. To jest arcybiskup, który wtedy już skończył swoją posługę, bo kończył 75 lat, a jak wiadomo, 75 lat, to wtedy tak już odwołuje. On się tak nazywa, ale tak naprawdę jest polskim Ślązakiem. Mówi świetnie po polsku. Mamy też od niedawna biskupa, Goroka, księdza Dariusza Kałuży, ale mamy tam też niesamowite postacie polskich księży. Z jedną taką postacią się zetknąłem zawodowo, mianowicie poleciałem do tego Madangu, gdzie rezyduje ksiądz Jan Kuba. Ksiądz Jan Kuba jest dyrektorem Uniwersytetu Słowa Bożego, Weinwert University, który powstał z niczego. To znaczy powstał z szkoły zawodowej, którą władze papujne przemianowały na uniwersytet. I ksiądz Jan Kuba od początku jakby tworzył ten uniwersytet od 1997 roku bodajże. I w tej chwili, dzięki temu, w jaki sposób dynamicznie on operuje, ten uniwersytet ma 4 kampusy najważniejszych, czyli jest Portsmouth, jest Monhagen, jest Madangu i jest czwartego miasta. Jest głównym pracodawcą w regionie,
ojciec ma i syn, znakomitą kadrę naukową. Mój zakład wielki z Australii, do Europy, z Stanów Zjednoczonych. Przy świątyni poświęconej Matce Bożej Janowi Pawłowi II. To wszystko dzieje się dzięki, w dużej mierze dzięki księdze Janowi tutaj Stubie. Przybywają są tam niesamowite postacie. Jest do nas, do Radia Jan Maria, Jaworski, który już też jest chirurgiem, jedynym hali, chirurgiem w środku wyspy, miała miejsce w szpitalu. Dzisiejsza uroczystość jest też wielka moc plemienia. Ludzi. Został wybrany wodzem plemienia. Pozdrawiamy was wszystkich. Podróżowaliście i dzięki temu, że został wodzem, zdołał zawrzeć pakt Unii Agresji, tak wyrażę, wszystkich widziałem między jego wioską, czy jego plemieniem, na terenie a okolicznymi plemionami. W związku z tym te plemiona nie wyżynają się nawzajem, nie podpalają się, nie zabijają się. A dzieje się tak co 5 lat generalnie, kiedy są wybory parlamentarne. To znaczy każda wioska, a z tych wiosek napowietrznych są tysiące, wystawia swojego kandydata do parlamentu. Parlament liczy 109 członków jednoizbowych. Więc wyobraźmy sobie, kilkadziesiąt tysięcy wiosek, już nie mówię o tych miastach, wystawia swojego kandydata do parlamentu. Wybiera się tylko 109. W związku z tym, jeśli z jednej wioski zostanie wybrany tak zwana memba, tak, czyli członek, member, to kilkanaście okolicznych wiosek jest obrażony. Sięgają po maczety, po broń palną i nawzajem się mordują, podpalają. Potem wchodzą państwa, które świadczą pomoc rozwojową, czyli Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Japonia, państwa Unii Europejskiej, Polska w jakimś tam malutkim stopniu też świadczy jakąś pomoc rozwojową i odbudowują szkoły, szpitale i tak dalej. Potem po 5 latach Wszystko się burzy. I ksiądz Jan Jaworski w swojej okolicy, w Kundiawie, osiągnął właśnie ten pakt o nieagresji. Wspaniali ludzie, wspaniali księża, żeby tam, jako biały człowiek, którego mentalność kompletnie nie przystaje do mentalności papuasów, żeby tam przeżyć, naprawdę trzeba chyba mieć konieczną cierpliwość i rzeczywiście tę misję od Boga. Bo ja sobie nie wyobrażam, ja tam byłem 8 dni, wróciłem do Australii i poczułem Australia, kraj powiedzmy, że nudny w tym sensie, ale poczułem się jak w raju, tak bezpiecznie, tak po prostu. I jeszcze malarii nie złapałem, ani gorączki. To jest kraj tak inny, że pewnie z tego już samego powodu warto tam jechać, aczkolwiek no mówię, trzeba być świadom różnych zagrożeń. Można powiedzieć, że Papua Nowa Gwinea to wyzwanie dla wszystkich podróżników, blogerów, ale dla każdego z nas wyzwanie, do którego trzeba się bardzo dobrze przygotować i przede wszystkim mieć świadomość wszystkich niebezpieczeństw, począwszy od chorób, a skończywszy na niestety samych papuasach, być do tego przygotowany. Bo myślę, że to jest takie podróżnicze Mont Everest. Zgodzisz się ze mną? Tak. To znaczy, to taka jazda bez trzymać. O Papui Nowej Gwinei, o niezwykłych przygodach w Papui Nowej Gwinei opowiadał Witold Krzesiński. Dziękuję bardzo. Ze mną w studiu jest podróżnik, dziennikarz Stefan Czerniecki, autor książek Po drugiej stronie, dalej od Buenos, czekając na Duida, cisza. Po drugiej stronie to jest twoja najnowsza książka, ale na początek chciałam się ciebie spytać, jakie miałeś wrażenie, jak jechałeś do Papui Nowej Gwinei? Co o niej wiedziałeś i co spotkałeś na miejscu? Dzień dobry Państwu. Co wiedziałem przed przyjazdem? Nie wiedziałem niczego. Wiedziałem, że to jest druga pod względem wielkości największa wyspa na świecie. I wiedziałem, że jest tam dziko i że są ludożercy. I to mnie bardzo zainspirowało, bo myślałem sobie, wow, no pojechać do miejsca, gdzie się ludzi, to jest coś. No i powiem Ci, że kiedy pojechałem tam do tego interioru, do tego centrum wyspy, bo o ile wybrzeża wyspy są jeszcze jakoś tam okiełznane po turystykę, rzeka Sepik na północy, to jest takie miejsce, gdzie no, są hostele, są guest house'y, tam jeszcze ktoś coś wie odnośnie turystyki. Natomiast jak wjedziesz w interior, czyli w góry,
czyli właściwie większą część wyspy, to tam już to tam jest, to są chaty pokryte strzechą, tam są tylko wyłącznie ścieżki, dukty leśne, nie ma ulic, nie ma szosy, są wojny. No i właśnie, tam podobno gdzieś co nieco wiadomo o tym, jak smakuje ludzkie mięso. Jest ta historia bardzo ciekawa, jeśli chodzi o te zwyczaje jedzenia ludzi. Pewien misjonarz, werbista, młody chłopak, chciał się dowiedzieć, czy oni faktycznie wciąż jedzą ludzi. I no wiadomo, jak pytał wprost tych swoich parafian, panowie, tak między nami, po męsku, jecie ich czy nie jecie? A oni mówią, ojcze, no pewnie, że nie, no już dawno temu nie jedliśmy ludzi, mój dziadek, pra, to owszem tak, ale my już nie jemy, spokojnie. Wiedział, że coś jest na rzeczy, że coś tam jest ciemniało, więc mówi, okej, okay, odpuścił nas, proszę spać, pan wstaje, oni tylko miał dość krótką pamięć, wstaje znowu, mówi, panowie, a jak to jest, tak szczerze? Które mięso jest lepsze? Białego? Czarnego? No białego, czy białego? No i w ten sposób, tak, taki fotel został bardzo sprytny, misjonarski, no i się okazało, że oni faktycznie tych ludzi jedzą i chętnie zdają smaku mięsa, białego przynajmniej. Dobrze, że ojciec myślał trochę się jak dużo od tej pory mieć zawartości, jeśli chodzi o swoją skórę, ale nic się nie stało. Ale powiem ci, że to nie jest zachęcające, jeśli chodzi o podróżowanie. W audycji Świat po ludzku zawsze zapraszamy i wszystkich do tego, żeby wstali z kanapy, ruszyli się i ruszyli w świat zwiedzać. To trochę schudno, bo to musi uciekać, żeby to rozwalić. A tutaj Papua Nowa Gwinea no nie zachęca swoim ludożercami. Tak, faktycznie Papua Nowa Gwinea nie jest miejscem, mówiąc prost, przyjaznym. 8 wojen rocznie na wyspie to dużo. Wojny plemienne, wojny gangów, zwijania z asfaltu, jak jest wojna, blokady dróg, porwania w miejscowości, w mieście Port Moresby, to jest stolica Papua Nowej Gwinei, jest drugi pod względem przestępczości współczynnik zabójstw na mieszkańca. Bardzo dużo jest przestępczości, chodzą ludzie z maczetami, po ulicach z karabinami, jest niebezpiecznie. W nocy często nie ma prądu, więc jest ciemno, oni lubią się napić, mają inne enzymy niż my we krwi, w związku z czym dla takiego papuasa jedna puszka piwa już starcza na taki, no, no, taki dobry rausz. Więc oni w nocy robią się agresywni, spotkałem takiego mężczyznę z takim nożem w ciągu nocy, no to jest, robi się nieprzyjemnie. Także faktycznie to nie jest miejsce, gdzie człowiek czuje się jakby na wakacjach. No ale jednak, jest to wyspa dziewicza. No ale mówiłeś o tym, że są też miejsca, hostele. Na północy. Ja tam nie byłem. Wiem, że tam są takie miejsca, bo widziałem w telewizji pani Martyny Wojciechowskiej i pana Wojciecha Sielskiego, że są tam takie miejsca. Moi domy misjonarze mówią, Stefan, tam jest fajnie, no ale tam faktycznie powoli się robi komercyjnie, oni tam mają te swoje farby, oni się malują w te farby, ci te papuasi, faktycznie tam są takie występy dla tych turystów. To jest miejsce, gdzie jeszcze można wjechać. Tam są samochody, tam są statki, i tam taka trochę idylla. Czyli natomiast dla tych, którzy może nie są ryzykantami i mają pieniądze. I mają pieniądze. Natomiast jak wyjdziesz ten interior środkowy, południowy, no to tam już to nie będziesz miała. No właśnie, mówiłeś o tym, że Papua Nowa Gwinea to nie jest miejsce do zwiedzania dla typowego turysty. No ale ty tam pojechałeś. Pojechałeś jako dziennikarz, jako podróżnik? Tak, pojechałem jako reporter do Michalitów, do dwóch w moim odczuciu przyszłych świętych ludzi. Józek i Bogdan, dwaj ojcowie, którzy żyją już na Papui 30 lat. Jeden ma tam chyba 15, drugi ma tam 40, więc w sumie wychodzi około 37. I pojechałem tam po to, aby zrobić reportaż do dwumiesięcznika Ktuszak Bóg. To jest taki magazyn michalicki. No i miałem za zadanie właśnie wjechać w interior, czy właściwie oni mieli mi tam przyjechać, bo sam tam nie wjechał, chociaż życzy tam. Nie ma tam, żeby lądujesz i masz gdzie jechać. Nie masz tramwaju, nie masz taksówki, nie masz toko. Lądujesz na lotnisku w centrum dżungli i serać, nie? Nie ma autobusów, nie ma niczego. Ludzie chodzą sobie po tych duktach leśnych, nie ma asfaltu, także do siły rzeczy. No ale to jakiś samolot trzeba wziąć, skądś trzeba lecieć. Samolot ląduje w miejscowości Monthagen, to jest druga miejscowość pod względem wielkości po Paresby w Papui Nowej Gwinei i tam jeszcze są sklepy, tam jeszcze są budynki murowane, lotnisko, więzienie i misja michalicka, a reszta są wszystko dachy ze strzechy i tak dalej. To jest jedyne miejsce, gdzie lądują samoloty, czy jednak po tej drugiej turystycznej stronie też? W Sepik są samoloty, normalnie. Natomiast tutaj w centrum wyspy jest tylko wyłącznie Monthagen. No i później wiesz, no, lądujesz na takim lotnisku, wychodzi po ciebie Józek, ten ksiądz, ten misjonarz i nagle widzisz za płotu tego lotniska, jedyne miejsce, gdzie jest płot w Papui, takie wiesz, białe gałki oczne.
to się wychylają za tych dziwnych prętów. Pytasz się, Łyska, ty, o co chodzi? I już oni, się zastanawiasz, czy zostaniesz zjedzony na kolację, czy na śniadanie. Oni przyjechali na sedama w pracy, przyjechali się przywitać, nie? Mówię, aha, wjeżdżamy do miasta, a Józek zamyka drzwi z samochodu, nie? Wszystkie cztery zamki automatycznie, zamyka szybnie. Co ty robisz w ogóle? Ja bym chciał wyjść, ja bym chciał robić zdjęcia tym ludziom. Mówi, Stefan, to nie jest wioseczka idylliczna, jak się wam pokazuje w Europie. Tutaj zamykam drzwi, bo oni zaraz do nas wejdą i będą chcieli nam dać krzywdę. To nie jest tak, że jest fajnie wesoło. Oni są weseli, jak jest dzień i są uśmiechnięci, ale w nocy może być różnie. Także no, ja czułem pierwszego dnia od razu, że coś jest na rzeczy. Chciałem pójść na bazar, gdzie tam są kury żywe, prawda, tam takie jedzonko chodzące, tam chodzi po tym bazarze. Chciałem tam porobić zdjęcia i on mówi, Stefan, to cię nie puszczę, chyba że z moim ochroniarzem. Mają na misji pana ochroniarza, bez kciuka, bo stoi na wojnie. I to jest ich ochroniarz. I on chodzi z nim na zakupy. Bo wiedzą, że jeśli pójdzie biały sam, to dostanie w papę, albo go zabiją, nie? Także no, faktycznie pierwszego już dnia poczułem, że coś jest na rzeczy, że coś tutaj nie gra. Mało tego, lądujemy na Monhagen lotnisku, nagle wychodzą z nami za tym samolotu ludzie na biało ubrani, kobiety, dzieci. Pytam się, Łyska, co jest, o co chodzi? Patrzę, bo wyobraź sobie, Stefan, że lecieliście z nieboszczykiem. Okazało się, że na pokładzie samolotu był nieboszczyk, tak zwany Big Man. Big Man to jest ktoś na kształt naszego burmistrza, człowiek ważny, plemienny, przywódca. Zmarł na obczyźnie i go przywieźli, jego ciało w trumnie leciało, jechał z nami z tego samolotu. I oni, prawda, w tych białych strojach chcieli go tam powitać właśnie na tym lotnisku. Także no, takie pierwsze zdarzenie z pomorską rzeczywistością jest trochę dziwne, no bo widzisz, że kompletnie trzeba się nastawić. Tak. Póki to jest fascynacja, czujesz zagrożenie, ale jest fascynacja. Potem powoli zaczynasz być tym wszystkim zmęczony, tym zagrożeniem, że rzeczywiście nie możesz pójść sam. Nie boisz się, co ci się stanie. Dopiero pojedziesz w interior, taki zupełnie dziki, do tych jakby parafian tego Józka i Bogusia, czyli tam, gdzie oni mają własne domy, tam, gdzie żyją z tymi ludźmi, dopiero tam nam pozwolili, okej, teraz co możesz chodzić własnymi drogami. Tutaj wiem, że ci nic nie stanie, ale w mieście ja się nie puszczę na niego, bo w mieście jestem bezpiecznie. No tak, ale przecież jest mowa o tym, że ponad 90% papuasów to katolicy, więc to, jak to się no, ma? To jest takie, nie jest, skoro masz to statystykę, bo w sumie tam chyba jest ich może 20-30% de facto. Według ich deklaracji. W ogóle, jakiekolwiek deklaracje w Papui są trochę o kant deputus, ponieważ o co chodzi? Chodzi o to, że 40%, około połowy mieszkańców Papui są analfabeci. Teraz jak od niego mieć informacje, czy on wierzący, czy niewierzący? On musiałby jakiś papierek wypełnić, jakiś krzyżyk postawić. Oni nie mają takich rzeczy, nie mają dowodów osobistych, żeby się wylegitymować na takiej ankiecie, więc tak naprawdę wszelkie statystyki są trochę takie bezsensowne. Nie wiadomo dokładnie ile ich jest, tych ludzi, bo nie ma spisu ludności, nie wiadomo ilu jest wierzących, ilu jest niewierzących. A jeśli chodzi o tą wiarę, to mi się wydaje, że tam jest bardzo duże oddziaływanie sekt w tej chwili, o tym mówił Józek i Bogdan bardzo mocno, że oni faktycznie walczą z tymi sektami, jest dużo sekt, a poza tym jest oprócz tych sekt jeszcze masa naciałości, wiary takich przodków. Oni jak idą na wojnę na przykład, a wojny na podziemie są dość częste w Papui Nowej Gwinei, mają różne dziwne zwyczaje. Na przykład taki kamień jest z wielkości, powiedzmy sobie, metr na metr, z takim wkręśnięciem. I teraz, kiedy jest wojna, dowódca Big Man jednego plemienia myśli sobie, okej, od której strony go tych wrogów zaatakować? Od lewej czy od prawej? Bierze to ten kamień, wylewa tam krew zabitej świni i patrzy, jak ta krew się rozleje, czy od prawej czy od lewej. Jeśli od lewej, to może atakujemy od lewej, jeśli od prawej, to od prawej. Także takie niuanse, nie? No, ta wiara jest... Powiedzieć, że to jest takie ostatnie miejsce na Ziemi, gdzie jest naprawdę tak dziewiczo i ludycznie? Tak, według znawców, nie jestem etnologiem, ale z tego co wiem, to jest to miejsce dla etnografów, etnologów, po prostu no, kopalnią wiedzy. Nie wiem, czy wiesz, 25% języków świata to jest tam. To jest tam, 800 języków na jednej wyspie. Prawda? Także to jest po prostu kopalnia takich informacji dla ludzi, to jest niesamowite. Każde plemię ma swój własny język. Jest wspólny język pidżin sztuczny, ale on jest tylko sztuczny. Natomiast rdzenne języki są te właśnie, jak powiedziałaś, ich jest około 800. Także to jest w ogóle, to jest coś niesamowitego. I tak naprawdę lądujesz tam i masz świadomość tego, że jesteś na ostatnim miejscu na Ziemi, gdzie jeszcze zachowało się coś z przeszłości. Ja tak porównuję często na moich występach, że Papua Nowa Gwinea to jest taki jakby przeskok z Mieszka I do współczesności. Oni ominęli tysiąc kilkaset lat. Nie mieli tam średniowiecza, nie mieli renesansu, baroku, tylko mieli tego Mieszka I, gdzie tam dzidy, łuki i teraz nagle ktoś im pokazał komórkę. Samochód. I oni nagle ten cały tysiąc lat przejechali. Ale nie są w stanie to obsługiwać? Znaczy kilka osób w wiosce ma komórkę i faktycznie no, umieją z niej się już jakby nauczyć się jej używać. Natomiast no wiesz, to jest jakby tak jakbyś dała jaskiniowcowi nagle do ręki długopis i prawda, i panie, pisz mi wiersze. No to jest trochę dla nich trudne, więc oni widać, że mają taką dziurę w przeszłości.
ominęli kilka tysięcy, może nie, kilkaset lat. To jest taka ciekawostka bardzo, taka, jak lądujemy. No dobrze, tylko jak się tego słucha, to chciałoby się jednak to zobaczyć. Czy da się to ominąć bez znajomości dwóch polskich misjonarzy? Wydaje mi się, że nie. Tutaj jakby no to jest taki trochę trudny temat dla kogoś, kto pojechał do Papua Nowej Gwinei, bo mam znajomych, którzy mówią, Stefan, ja tam pojadę. Mówię, okej, no w porządku, ale bez Józka i Bogusia praktycznie jest to wykonalne. Dostaję pik na północ, w porządku, tam są biura, tam można pojechać i wszystko fajnie. Natomiast jeśli chcesz wjechać... Ale tam też się nie dotknie tej prawdziwej Papui Nowej Gwinei. No właśnie, a jeśli chcesz wjechać do tej właśnie interioru, tego środka, to mi się wydaje, nawet niekoniecznie Józek, bo są inni jeszcze tam misjonarze, są werbiści, są palutyni, wydaje, że są... Z innych krajów. Tak, też są Polacy oczywiście, ich jest dużo. Tylko, że no, jeśli tak naprawdę jedynym kontaktem między turystą białym, a rdzenną mieszkańcami jest właśnie ten ksiądz, bo to są jedyni biali na wyspie. Księża jezuici, michalici, palotyni, werbiści, są jedyni biali księża i są jeszcze siostry zakonne. I tak naprawdę, no, jeśli ich nie masz, no, to nie masz czym wzbudzić zaufania. Lądujesz na lotnisku, jesteś jedno biało na lotnisku, nie wiesz gdzie iść, nie ma hostelu, nie ma hotelu, nie wiesz gdzie masz tę noc spędzić, nikt ci po ciebie nie czeka na lotnisku. Nie ma jak w większości miejscowości w Europie, że jest jakiś pociąg, który jedzie do centrum miasta, jakiś autobus, tam tego nie ma. Lądujesz, nie wiesz co ze sobą zrobić. Nie ma taksówek w ogóle, nie ma niczego. No. Jest tylko pan z karabinem, który pilnuje lotniska, bo jest tam jeszcze w miarę bezpiecznie. Wychodzisz w tą strefę bufor bezpieczeństwa i mówisz, aha, i co teraz? I jak nie masz Bogusia czy Józka, no to mówisz sobie, no ja spadam stąd, bo nie wiesz co ze sobą zrobić. Nie ma jak, jest zbyt niebezpiecznie po prostu, to też... No w ciągu dnia jest jeszcze w miarę, ale w ciągu faktycznie robi się to takie mało przyjemne miejsce. Jak my przyjechaliśmy, mam taką informację od Józka nagle, że właśnie dwa dni temu mąż obciął pierś kobiecie, swojej żonie i on zjadł tą pierś, nie? No i no właśnie, masz taką informację na wejście do kraju, nie? Że właśnie parę dni temu mężczyzna zjadł pierś swojej żonie. Tak po prostu, jak mówisz, no i teraz co, no i ty idziesz z koleżanką na przykład, no i mówisz, aha, no biała pierś pewnie ładniejsza, nie, pewnie fajniejsza, nie, będzie. Może smaczniejsza. No robi się tak troszkę gęsto i mało tego, warto naszym słuchaczom powiedzieć taką rzecz, że większość mężczyzn, praktycznie każdy mężczyzna nosi ze sobą taką dużą siekierę, właściwie taką bardziej taką maczetę, taki długi nóż przy pasie. To nie jest jakby jakiś element jego pracy, to nie jest tak, że on nosi, bo idzie na pole zrywać chwasty czy tam jakieś zboże, tylko on po prostu nosi ze sobą taki jakby oznakę męskości. Każdy facet nosi przy sobie taką długą maczetę. W ciągu dnia to jest wesoło, się uśmiechają, machają ci rękami, robisz im zdjęcia, dotykasz tej maczety, patrzysz, czy jest ostre, no wszystko fajnie. Ale w nocy, jak mówiłem wcześniej, kiedy oni faktycznie robią się agresywni, bo coś tam się napiją, albo pożyją buła i taką używkę, jak nasz tabak powiedzmy, trochę im to jakby daje na głowy, na myśli i zaczyna się robić no różnie. Wtedy jest ciemno, nie ma latarni, bo nie ma prądu, no i spotkanie z takim panem z maczetą, który jest lekko wstawiony, może być nie do końca fajne. A jak jeszcze trafimy na wojnę między dwoma plemionami, stajemy się ich jakby świadkiem tej wojny, to nieważne, że ty jesteś spoza z tego klanu, poza tą sytuacją. Nieważne, ale jesteś na wojnie. Jesteś jakby no, obiektem, który może być zaatakowany. Zwłaszcza jak masz piękną pierś. Czy to znaczy, kobieta, że to była twoja najbardziej niebezpieczna podróż? Teraz, kiedy robię takie występy, ja mam takie występy, po prostu jeżdżę po Polsce z zdjęciami, filmami, taki stand-up po Papui Gwinei. I kiedy sam sobie te występy teraz, jakby ich słucham później, to wie, kurczę, to faktycznie, ja mówię prawdę, co to było. Nie staram się tego jakoś nie ubarwiać w jakąś tam kolorystykę niepotrzebną. I wtedy myślę sobie, kurczę, tamto mi się wydawało, że jest dobre i bezpieczne, ale teraz jak patrzę z perspektywy czasu i miejsca, mówię, kurczę, gdzie się pakowałem? Ja pojechałem na wojnę na przykład. Moja sytuacja, że byliśmy w miejscowości Rukus, i Boguś mówi, Stefan, mieliśmy pojechać do tej miejscowości Rukus, ale nie pojedziemy. Ja mówię, czemu? No bo jest wojna, okazało się. Kobieta zabiła męża nożem kuchennym, no i klan tego męża idzie na wojnę, prawda, no, normalność Papui. Zabiłaś mi brata, idę cię, prawda, dobić teraz. No, no i teraz ja mówię, ale będzie po prostu Józef, materiał, ja muszę jechać tam, a więc zwariowałeś? To jest wojna, to nie jest tak, to mi się wydaje, że jakieś dzidy będą, łuki, no, to jest wojna, na karabiny, na noże, jest niebezpiecznie. No i przekonałem go, żeby pojechać tam do tego miejsca i faktycznie teraz, kiedy patrzę z perspektywy czasu, że ja się pakowałem, no, na coś nie do końca bezpiecznego, bo weszliśmy do House of Cry, to jest dom płaczu, gdzie ten nieboszczyk leżał, gdzie były płaczki, a obok byli ludzie ze strzelbami, szykowali się na wojnę. I my byliśmy między jedną wioską a drugą, czyli między tą, która była ofiarą, a tą, która atakowała.
Gdybyśmy nie mieli tam anioła stróż, to być może byśmy po prostu zacięli życie. I teraz z perspektywy Warszawy, kiedy mówię te występy, to mówię, no fajnie, czyli jednak było niebezpiecznie. Tam na miejscu czułem się bezpiecznie, nie wiem czemu. Zresztą nie była jakaś aureola tych dwóch księży, którzy jakoś widać było, że bardzo, bardzo o nas dbają i bardzo im zależy, że nam nic się nie stało. Być może część historii nam ukrywali, żeby nas nie straszyli. Ja podejrzewam, że dużo rzeczy nam nie powiedzieli, które by były u nas. Które tak, mogłyby was może zainteresować, ale byłyby niebezpieczne dla was. Dokładnie, nawet te, które powiedzieli, tak wystarczyły, żeby powiedzieć, że faktycznie to jest miejsce, w którym no, dużo się dzieje rzeczy niebezpiecznych. No i teraz dochodzimy do setna sprawy, dlatego że ty jesteś dziennikarzem, reporterem, podróżnikiem i masz mnóstwo fantastycznych przygód, które można przeczytać w twoich książkach, które pewnie nie jedna z osób interesujących się podróżowaniem czytała, tylko że ja zawsze czytając takie książki zastanawiam się, jak ja mogę to przeżyć. No i jeśli chodzi o Papuę Nową Gwinę, to trzeba mieć bardzo duże znajomości. To, no, znajomości po pierwsze. Ten wyjazd w ogóle wypadł mi tak, wiesz, to z nieba troszeczkę, bo dosłownie z nieba, bo ja jakby nie myślałem o Papui Nowej Gwinei jako moim kierunku, bałem się tego miejsca, nie wiedziałem w ogóle, jak to się tego zabrać, nie wiedziałem, jak tam polecieć, gdzie tam wylądować, tak mówię, no, nie było żadnych tam jakby cudów, nie było o co się zaczepić. I nagle dowiedziałem się od znajomych, że jest taka opcja, że tam są Michalici, byłem w redakcji Kluszak Bóg, tam się okazało, że oni nam pomogą i nagle, wiesz, po nitce do kłębka, ale już tam pojechałem. Natomiast pytasz mnie o te przygody, które pisuję w książkach, bo jeszcze nie ma książka Papui, są książki o czym innym, to nie wiem, czy nasi słuchacze by chcieli większość z tych przygód przeżywać. Na przykład w książce Cisza opisuje porwanie. Jak cię porywa mafia taksówkarska w Peru, no to nie jest przygoda, którą się jakby chce przeżywać. No to no, faktycznie jest to historia, to jest ciekawa, jak się mówi z perspektywy, jest ciepło, jest radio, Polskie Radio 24, siedzimy sobie we dwoje, w Polsce jest wesoło, pijemy herbatę, jest fajnie. Natomiast wtedy, kiedy ja faktycznie otrzymywałem informację, że jestem porywany, że jest coś na rzeczy, że dałem się wrobić w całą tą siatkę mafijnych układów i jestem w tej chwili uprowadzony w samochodzie, to mówisz sobie, no to chyba nie jest dobre, to coś jest nie tak. No, ale mówię też o takich przygodach jak docieranie do ludów, do których może nie zawsze mamy szansę dotrzeć. To samo, Paulina, to samo. Dotarłem do plemienia Yekuana, to jest plemię na południu Wenezueli. To jest teren, do którego biały ma zakaz wstępu, bo jest biały. Tam są tajemnice, diamenty, kopalnie, srebra, tam są kartela narkotykowe, są to Indianie. Miejsce, gdzie biały ma zakaz wstępu. Jest tam tylko wyłącznie armia i jest stan dziewiczy. Mi tam się udało jakoś tam wpłynąć wraz z kolegą Kubą, już nie żyjącym. No i wpłynęliśmy do tych Indian Yekuana i teraz tak, no mówisz, że prawda, jak tam wpłynąć. No wszystko pięknie, fajnie, oni są przyjemni, ale jakby przeszkody, jakie nas tam czekały, no były też dość traumatyczne. Na przykład taka sytuacja. Siedzimy na brzegu Orinoco, przypływa do nas patrol wojskowy i nas patroluje i oskarża nas o to, że szmuglujemy prochy, że obok jest kopalnia złota, obok jest co diamenty i my diamenty wraz z narkotykami przewozimy na swojej kajucie, na swojej łajby. Wiemy, że nie, to jest bzdura. A oni nam, wiesz, nie wierzą i wystawiają swoje giwery i mówią, prowadzą do naga się tutaj, wiesz, zbieramy, nie? I ty stoisz półnaga przed wojskowym, który ci, prawda, patroluje twoje rzeczy i mówisz mu, no to nie jesteś niewinny, on mówi, jesteś z Europy, jesteś wrogiem, to jest komunizm, więc państwo komunistyczne, jest państwo reżimu wojskowego. Tam nie czujesz się jak swobodnie, nie czujesz się, że jesteś tam bezpieczna. Także wpływasz do plemienia dzikiego, to już jest fajne. To już jest fajne, sam finał jest fajny, ale po drodze są historie, których nie wiem, czy każdy miałby ochotę przeżywać. Ja przyznaję się, że z perspektywy czasu nie chciałbym jeszcze raz przeżywać, bo to, że przeżyłem, to się udało. Był anioł stróż i mi jakoś pomógł. Czy każdy z nas też może jechać, czy jednak musi się... A czemuż nie? Czy musi się jednak uzbroić na przykład właśnie, czy nie lękać, czy po prostu... No to jeśli ktoś idzie w lęku, to już jest słabe. Jakbym pojechał tam w lęku, to prawdopodobnie ten wyjazd byłby dla mnie męczarnią. Ja bym wciąż patrzył za rogiem, czy nie ma jakiegoś złodzieja, mordercy w Caracas, gdzie jest 40 mordy tygodniowo. No bym się bał. A w momencie, kiedy czujesz, że no kurczę, to chyba ktoś ci każe dojechać, no to w sumie to jest już jego sprawa, jak on to ogarnie. Ja się przyjmuję, bo ja nie mu ufam, on to już ogarnia. I tak naprawdę jak pytasz mnie, czy każdy może jechać? Tak. Każdy może jechać, jeśli poczuje w sercu, że to jest jego droga. I w ogóle ja nie mam wątpliwości, jeśli ktokolwiek z tego słuchających czuje w sercu, że on ma jechać jutro do Wietnamu, to chłopie, pakuj balizki i jedź.
Tylko i dasz radę. I dasz radę. No chyba, że masz żonę w ciąży i to, no to czekaj, aż się wszystko urodzi i wyjdzie żona i dziecko. Ale jeśli faktycznie jesteś w sytuacji takiej, że możesz pojechać i czujesz, że chcesz, że wszystko ci tam każe, serce, myśli, w ogóle marzenia, no kurczę, no masz jedno życie, człowieku, jedź. I do Papui Nowej Gwinei też? Też. Ja ci tam dam kontakt do Mówiska i Bogusza, jedź. Dobrze, to będzie można się zgłaszać. Teraz można się zgłaszać. Bardzo nie opowiadał o Papui Nowej Gwinei, o tym, jak podróżować, albo po prostu jak się ruszyć. Opowiadał Stefan Czerniecki, podróżnik, dziennikarz, autor książek, a najnowsza to Po drugiej stronie, która opisuje... 40 reportaży z całego świata, po prostu. Z różnych zakątków, każdy znajdzie coś dla siebie. Amen. Dzięki. Tak kończy się nasza dzisiejsza ekstremalna podróż na koniec świata do Papui Nowej Gwinei. Za dzisiaj dziękuję. Paulina Kozion. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś święto górników Barburka. Ze względu na niedawną tragedię w kopalni Rudna w tym roku obchody będą skromne. 17 dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie w serwisie o inicjatywie Konferencji Episkopatu Polski. W Warszawie odbędzie się defilada na cześć Legionów Polskich. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś przypada tradycyjna Barburka, święto górnicze obchodzone od XIX wieku w Dzień Świętej Barbary. Jest ona patronką osób pracujących pod ziemią oraz narażonych na nagłą śmierć, w tym górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, a nawet więźniów. Tegoroczne obchody święta są skromne ze względu na pamięć ofiar niedawnej katastrofy w kopalni Rudna. Zginęło w niej 8 górników, a 9 zostało poszkodowanych. W uroczystościach barburkowych w Brzeszczach i Jaworznie weźmie dziś udział premier Beata Szydło. Katolicy w Polsce po raz 17 obchodzą Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i finansowe wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. W intencji katolików na Wschodzie odprawiane są msze. Modlitwie towarzyszy zbiórka pieniędzy. Przewodniczący zespołu do spraw pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polskim, biskup Antoni Dydycz, ufa, że modlitwa pomoże Kościołowi na Wschodzie przezwyciężyć codzienne trudności. Przeżywaliśmy rok miłosierdzia, a więc ten rok miłosierdzia nas mobilizuje do tej pamięci. Proszę pomodlić się w intencji tych sióstr naszych braci, żeby oni mogli znaleźć i swobodę zewnętrzną, i swobodę wewnętrzną, aby byli zdolni opowiedzieć się za prawdą, za Ewangelią. W ramach 17 Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie o 9 rano zostanie odprawiona uroczysta msza święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowana przez Jedynkę Polskiego Radia. Liturgii będzie przewodniczył biskup Kazimierz Wielikosielec z Białorusi. Ulicami stolicy przejdzie dziś niezwykła defilada. Z okazji stulecia pierwszego w XX wieku wkroczenia polskiej jednostki wojskowej Legionów Polskich do Warszawy, kilkuset rekonstruktorów wcieli się w legionistów. Ideą wydarzenia, które zacznie się o 13:00, jest uczczenie polskich żołnierzy, którzy 1 grudnia 1916 roku wkroczyli do Warszawy. W inscenizacji wezmą udział rekonstruktorzy z całej Polski, wyjaśnia jeden z organizatorów defilady, Jakub Wojewoda. Ponad 400 rekonstruktorów, konno i też pieszo. Rekonstruktorzy, także Wojsko Polskie, będzie odtwarzać te oddziały, ich umundurowanie, możliwie najbardziej zbliżone do oryginału, jakie miało miejsce 100 lat temu w Warszawie. Wszystko zacznie się przed Muzeum Wojska Polskiego. W rejonie Kościoła Świętego Krzyża będzie zbudowana kopia bramy, która była wybudowana na powitanie legionistów i na Placu Piłsudskiego odbędzie się rekonstrukcja powitania. Legionów. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypomina, że wejście polskich legionów do Warszawy 100 lat temu miało wtedy wyjątkowe znaczenie. Byli faktycznie pierwszym wojskiem polskim od czasu powstania listopadowego, które triumfalnie przemaszerowało ulicami Warszawy. Dawało to nadzieję na to, że Polska już niedługo odzyska niepodległość. Polskich żołnierzy do Warszawy zaprosiły niemieckie władze stolicy, które chciały w ten sposób uczcić legionistów wsławionych męstwem podczas walk u boku armii państw centralnych w czasie I wojny światowej. Witold Banach, Polskie Radio.
Stany Zjednoczone na dzisiejszym pogrzebie kubańskiego dyktatora Fidela Castro będzie reprezentować dwóch dyplomatów. Do Santiago de Cuba nie przyjedzie Barack Obama, który 2 lata temu doprowadził do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Waszyngtonem a Hawaną. W Miami, największym kubańskim skupisku w Stanach Zjednoczonych, od ponad tygodnia ludzie na ulicy wyrażają swoją radość z powodu śmierci dyktatora. Jestem bardzo szczęśliwa. Szkoda, że mojej babci tu nie ma. Zmarła 5 roku temu, a miała nadzieję, że doczeka tego symbolicznego dnia, podkreślała córka imigrantów z wyspy. Dziś w dzielnicy Little Havana, kubańskim sercu w USA, przez cały dzień dalej mają spotykać się Kubańczycy i wyrażać swoją radość. Dla nich jest to symboliczny początek demokratycznych przemian w ich ojczyźnie. Już kilka dni temu mieszkająca na stałe na Florydzie siostra Fidela Castro, 83-letnia Juanita, w specjalnym komunikacie przesłanym gazecie Miami Herald, podkreśliła, że nie przyjedzie na pogrzeb brata i ma nadzieję, że jego śmierć to punkt zwrotny dla jej rodaków mieszkających na wyspie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prognoza pogody. Dziś obserwować będziemy dalszą stabilizację pogody. Według prognoz Instytutu Gospodarki i Meteorologii Wodnej nie powinno dochodzić ani do nagłych opadów śniegu, ani podmuchów wiatru. Co więcej, aura się nieco ociepli, zapowiada synoptyk IMGW Anna Nemec. Niedziela już właściwie w całym kraju piękna, z wyjątkiem południowego wschodu, gdzie jeszcze trochę dopada, ale te opady już będą naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Wiatr już się uspokaja. Porywy przed południem miejscami do 60-70 km na godzinę. Tej nocy nie powinien ten wiatr być tak intensywny, za wyjątkiem gór, gdzie wiatr może wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę. W ciągu dnia niewielki mróz powinien występować na Suwalszczyźnie i w Tatrach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wow! Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To była reklama. 6 minut po godzinie 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna.